Niedzielny poranek 20 września 1925 roku miał być dla posterunkowego plebanka z 4 Komisariatu Policji Państwowej we Lwowie początkiem kolejnego rutynowego patrolu. Przynajmniej w jego pierwszych godzinach, gdy spodziewał się jeszcze względnego spokoju. Miejscowi włamywacze i kieszonkowcy wciąż jeszcze odsypiali swoją nocną zmianę. Podobnie jak panie lekkich obyczajów, które posterunkowy miał w zwyczaju legitymować podczas swojej służby. Jakiegoś większego zakłócenia porządku publicznego o tak wczesnej porze też się nie spodziewał. Gdy o 6 rano opuścił mury komisariatu, aby udać się na swój patrol, miasto praktycznie dopiero budziło się do życia. Przy kamienicy, w której mieścił się posterunek, na ulicy Kurkowej 23, dokładnie naprzeciwko klasztoru Karmelitów, panował spokój. Ulica wydawała się zupełnie pusta i pozbawiona przechodniów. Zamykając za sobą ciężkie drzwi komisariatu, posterunkowy plebanek w pierwszej chwili nie zwrócił uwagi na bardzo szczupłego mężczyznę w średnim wieku znajdującego się tuż przed nimi. Człowiek ten siedział nieruchomo na chodniku, miał nisko pochyloną głowę, a kaszkiet mocno nasunięty na oczy. Ubrany był w koszulę, czarną marynarkę i brązowy płaszcz. Wyraźnie ciężko oddychał, jakby twardo spał. Przyglądałem mu się przez dłuższą chwilę, zastanawiając się, kim on może być i co właściwie robił o tak wczesnej porze przed komisariatem policji. Na pewno nie był osobą bezdomną, bo jego odzież była czysta i zbyt dobrej jakości. Czyżby jakiś pijany uczestnik sobotniego balu nie zdołał wrócić do domu o własnych siłach i zmęczony zasnął na środku chodnika? A może był chory i potrzebował pomocy? Policjant postanowił to jak najszybciej sprawdzić. Gdy tylko podszedł do niego i zapytał, czy czegoś sobie życzy, nieznajomy w nasuniętym na oczy kaszkiecie podniósł się i wyprostował. Uniósł swoje nakrycie głowy, odkrywając mocno przekrwione i załzawione oczy. Przez chwilę się zawahał, a następnie wziął głęboki wdech i wypowiedział słowa, po których marzenie posterunkowego o spokojnym rozpoczęciu służby prysnęły jak mydlana bańka. Tylko jedno zdanie wypowiedziane wolnym, cichym głosem. Głosem zdradzającym mieszaninę przerażenia z wyrzutami sumienia. Nieznajomy oświadczył zaskoczonemu policjantowi, że jest księdzem z pobliskiego klasztoru Karmelitów i minionej nocy zabił innego księdza, a teraz przyszedł oddać się w ręce wymiaru sprawiedliwości. Dziś zapraszam Was na kolejną historię z przedwojennego Lwowa, czyli miasta, które jest miejscem akcji w nowym serialu Erynie. Tę produkcję, stworzoną na motywach powieści Marka Krajewskiego, znajdziecie w serwisie streamingowym TVP VOD. Zakładam, że wielu z Was jest już po seansie pierwszych epizodów. Musicie przyznać, że Marcin Dorociński w roli Edwarda Popielskiego radzi sobie znakomicie. Łysa głowa, pistolet w dłoni, przeciwsłoneczne okulary, spryt i błyskotliwość. Niesamowite połączenie. Dokładnie tak wyobrażałem sobie tę postać podczas czytania książek. Popielski w serialu rozwiązuje największe zagadki kryminalne ze Lwowa. To oczywiście historie fikcyjne, ale możecie być pewni, że blisko 100 lat temu na tym terenie ówcześni stróże prawa także mieli ręce pełne roboty. A przykładem niech będzie historia, którą za chwilę usłyszycie. Ten odcinek powstał w ramach płatnej współpracy z serwisem streamingowym TVP VOD. Lwowski posterunkowy zaprosił więc spotkanego na ulicy mężczyznę na komisariat. Kazał mu usiąść w poczekalni, a sam udał się do oficera dyżurnego, aby powiadomić swoich przełożonych. Wkrótce na miejscu zjawił się nadkomisarz Kozakiewicz. Człowiek, który kilka minut później siedział przed nim w pokoju przesłuchań, przedstawił się jako ksiądz Andrzej Kopacz.
twierdził, że u karmelitów przebywał od blisko roku jako kandydat na zakonnika, ale nie wyglądał na księdza, ani tym bardziej na zakonnika z klasztoru karmelitów. Nadkomisarz widywał ich codziennie, ponieważ budynek komisariatu od murów klasztoru dzieliła jedynie wąska, wybrukowana ulica. Jako że człowiek, który uparcie przyznawał się do dokonania zabójstwa, miał na sobie ubranie cywilne, nadkomisarz mu nie uwierzył. Skłaniał się bardziej do tego, że miał do czynienia z osobą chorą psychicznie, która z jakiegoś powodu wierzyła, że dopuściła się strasznej zbrodni. Przecież gdyby w klasztorze faktycznie doszło w nocy do morderstwa, policjanci zostaliby o tym powiadomieni przez tamtejszych zakonników zaraz po jego dokonaniu. Jednak to, czy policjanci wierzyli w takie zaskakujące się przyznanie domniemanego sprawcy, czy też nie, nie miało żadnego znaczenia. Jeśli ktoś zgłosił popełnienie przestępstwa, musieli to sprawdzić. Chwilę później posterunkowy plebanek w towarzystwie dwóch wywiadowców prowadził podejrzanego w kierunku klasztornej bramy. Gdy cała grupa przeszła przez ulicę, podchodząc do ceglanego klasztornego muru, domniemany zbrodniarz zatrzymał się. Stwierdził, że on już dalej nie pójdzie, bo boi się trupa. Ani prośby, ani groźby policjantów nie zadziałały. Ksiądz Kopacz pozostał nieugięty. Uparł się, że za nic w świecie nie podejdzie bliżej ani na krok, choćby mieli go na miejscu zastrzelić. Nie było innego wyjścia, jak tylko pozostawić go przed bramą pod czujnym okiem posterunkowego. Chwilę później wywiadowcy poinformowali Furtiana, czyli klasztornego klucznika, o celu swojej wizyty. Oddźwierny im nie uwierzył. Prowadząc funkcjonariuszy do swoich przełożonych, głośno zarzekał się, że nie mogło dojść do żadnej zbrodni w klasztorze. Ani minionej nocy, ani żadnej innej. Osoby z zewnątrz się tam nie kręciły, a księża przecież nie mordują innych księży. Dodatkowo zakonnik podzielił się z policjantami swoją teorią, wymyśloną tak na szybko. Wspominał o tym Mariusz Gadomski w swojej książce zatytułowanej Jak zabijać, to tylko we Lwowie. Przez ostatni rok dobrze poznał księdza Andrzeja, który teraz blady jak ściana czekał przy furcie w towarzystwie posterunkowego. Opisał go jako niegroźnego dziwaka, może niezwykle pobożnego i pracowitego, ale jednak dziwaka. Od czasu do czasu miał on zdradzać objawy jakiejś manii prześladowczej. Raz twierdził, że jego współbracia próbują go otruć, innym razem uważał, że chcą go zmusić do popełnienia samobójstwa. Pozostali zakonnicy myśleli o nim podobnie. Przyzwyczaili się do jego zachowania i nawet już nie zwracali uwagi na jego oskarżenie. Ksiądz Kopacz mógł być dziwakiem. Może nawet zaczął popadać w pewien obłęd, ale na pewno nie był mordercą. A jeśli już komukolwiek mógłby zrobić jakąś krzywdę, to tylko i wyłącznie samemu sobie. Słowa klucznika potwierdził przeor zakonu. Policjanci skłonni byli mu uwierzyć na słowo, ale przed opuszczeniem murów klasztoru poprosili jeszcze o pozwolenie zajrzenia do zakonnych cel, tak aby mieli co później napisać w policyjnym raporcie ze zgłoszenia. Przeor zgodził się zaprowadzić funkcjonariuszy na pierwsze piętro. Idąc korytarzem, wywiadowcy zauważyli na podłodze niewielką, ciemnoczerwoną plamkę. Tuż obok następną. I jeszcze jedną. Gdy przyjrzeli im się bliżej, nie mieli wątpliwości. Były to ślady krwi. Prowadziły do podwójnej celi oznaczonej numerem 6. Był to tak zwany pokój gościnny, zajmowany zwykle przez przyjezdnych księży, którzy zdecydowali się odwiedzić klasztor. Przeor poinformował policjantów, że od 4 dni zajmuje go ksiądz Jan Idec, dziekan i kapelan Wojska Polskiego z Lublina. Zapukano do drzwi. Nikt ich nie otworzył. Nikt się nie odezwał. Nikt nie kazał wejść. Przeor nacisnął na klamkę, a następnie zajrzał do wnętrza celi. Nagle cofnął się przerażony, nie mogąc wydobyć z siebie ani jednego słowa.
Policjanci w pośpiechu minęli go i weszli do środka. Wtedy ich oczom ukazał się makabryczny widok. Cała podłoga zalana była wielkimi kałużami krwi. Na środku celi leżały zwłoki ubranego w sutannę księdza Ideca, nogami zwrócone w stronę drzwi. Przez szeroką ranę zadaną w skroń widoczny był mózg. Cała czaszka ofiary oblepiona była zastygłą krwią. Z jego dłoni, którą niewątpliwie próbował się chronić przed ciosami, odrąbane były dwa palce. Znaleźliśmy je w drugim kącie pokoju. Odkrycie zwłok księdza Ideca uzmysłowiło wszystkim, że zabójstwo nie było tylko wytworem wyobraźni księdza Kopacza. Podejrzany o dokonanie mordu duchowny został zamknięty w policyjnym areszcie, gdzie miał oczekiwać na pierwsze przesłuchanie w charakterze podejrzanego. Aby zebrać dowody jego winy, postanowiono przeszukać klasztorną celę numer 17, którą do tej pory zajmował. Po jej oględzinach nie było już wątpliwości, kto był sprawcą tego brutalnego zabójstwa. Wewnątrz panował wielki bałagan. Łóżko było niepościelone, a różne przedmioty oraz zakrwawione ubrania porozrzucane dookoła niego. Na jednej ze ścian odkryto nieudolnie zamazany krwawy odcisk dłoni. Tuż pod nim, na podłodze, stało wiadro z wodą, w którym wciąż znajdował się zakrwawiony kawałek płótna. Na nocnym stoliku znaleziono otwartą butelkę wódki, wypitą w 1/3 oraz niedojedzoną czekoladę. Jedna z szybek dużego okna w klasztornej celi była wybita. Policjant wyjrzał przez dziurę i natychmiast przywołał do siebie swojego kolegę. Kilka metrów dalej, na klasztornym dziedzińcu, leżała zakrwawiona siekiera. Wtedy stało się jasne, że znaleziono narzędzie zbrodni. Na miejscu zbrodni natychmiast pojawił się komendant policji okręgu lwowskiego. Tuż po nim zjawili się dwaj doświadczeni śledczy. Inspektor Łukomski oraz komisarz Batorski zajmowali się głównie sprawami zabójstw i uchodzili w tej dziedzinie za największych ekspertów. To właśnie ten duet w poprzednim roku rozwiązał zagadkę śmierci żydowskiej sklepikarki, o czym mogliście posłuchać w jednym z poprzednich odcinków podcastu. Tym razem śledztwo w sprawie zabójstwa szanowanego dziekana i kapelana wojskowego wydawało im się znacznie łatwiejsze. Sprawca mordu przecież sam się przyznał. Co więcej, upierał się, że jest zabójcą, gdy inni nie chcieli mu w to uwierzyć. Teraz ksiądz Kopacz siedział w policyjnym areszcie, gotowy ponieść konsekwencje swojej zbrodni. Nie chodziło więc o pytanie, kto zabił, ale o to, dlaczego to zrobił. Czym może zawinić ksiądz innemu księdzu? I to do tego stopnia, że jeden zdecydował się pozbawić życia drugiego. Śledztwo ruszyło pełną parą, a lwowskie gazety każdego dnia przedstawiały swoim czytelnikom coraz to nowsze szczegóły tej przerażającej zbrodni. Dzięki tym rewelacjom, publikowanym głównie w Gazecie Porannej, a później powielanym przez dzienniki w całym kraju, możemy dziś zapoznać się nie tylko z przebiegiem tego zabójstwa, ale także spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego ksiądz Kopacz został bezlitosnym mordercą. A przyczyny tego, jak zauważyli policjanci już po pierwszym przesłuchaniu, ukryte były nie tylko w jego skomplikowanych doświadczeniach życiowych, ale również w nie do końca zdrowym umyśle. W chwili popełnienia zbrodni miał 38 lat. Pochodził z niewielkiej wsi Jodłowa na Podkarpaciu. Od najmłodszych lat był dzieckiem chorowitym. Najbardziej dokuczał mu przewlekły katar. Z wiecznie zasmarkanym chłopcem nie chciał się bawić żaden z jego rówieśników, którzy śmiali się z niego przy każdej możliwej okazji. Przez to chłopiec popadł w ogromne kompleksy. Czuł się kimś gorszym, a gdy się zdenerwował, potwornie się jąkał. Gdy zaczął dorastać, jego kontakty z dziewczynami były skutecznie torpedowane przez chorobliwą nieśmiałość. Choć bardzo starał się ją pokonać, nie wiedział, jak z nią walczyć. Tuż po maturze usłyszał od kogoś, że gdy przestanie być niewinny, nieśmiałość zniknie. Uwierzył. Nie mogąc znaleźć sobie dziewczyny, zdecydował się na skorzystanie z usług prostytutki.
Nieśmiałość nie zniknęła. Dodatkowo zaraził się kiłą. Przez następne lata ukrywał ten fakt, a swojej choroby w ogóle nie próbował leczyć. Zawsze dobrze się uczył i przejawiał talent do prac stolarskich. Chciał studiować w tym kierunku, ale matka miała wobec niego zupełnie inne plany. Pragnęła, aby jej syn został księdzem. Andrzej posłuchał matki i wstąpił do seminarium. Tam Kopacz też nie miał łatwego życia. Do jąkania i nieśmiałości doszły problemy z koncentracją, a pogarszający się stan zdrowia sprawił, że po pewnym czasie nie mógł już ukrywać swojej choroby wenerycznej. W seminarium pojawiły się wówczas najróżniejsze plotki. Jedni mówili, że w wolnym czasie przyszły duchowny korzysta z usług panienek lekkich obyczajów. Inni plotkowali o tym, że jest on homoseksualistą, a do seminarium poszedł tylko po to, aby spędzić swój czas w męskim towarzystwie. Koledzy drwili z niego. Nikt nie chciał spać z nim w jednym pokoju. Nawet posiłki jadł oddzielnie. To wszystko jeszcze bardziej umocniło go w przekonaniu, że do niczego się nie nadaje. Próbował nawet popełnić samobójstwo, wieszając się, ale w ostatniej chwili został odratowany. Gdy o jego chorobie wenerycznej dowiedziały się władze uczelni, w obawie przed wybuchem skandalu obyczajowego postanowiły potajemnie wysłać go na leczenie, jednak kuracja niewiele mu pomogła. Stosunek kolegów do niego nie zmienił się, więc pogrążony w rozpaczy Kopacz porzucił seminarium i wrócił do domu. W swojej rodzinnej wsi wytrzymał zaledwie rok. Wciąż znajdował się pod silnym wpływem matki, a ona, jak podkreślił Mariusz Gadomski w książce Jak zabijać to tylko we Lwowie, chciała, aby on został księdzem. W końcu zagroziła, że jeśli tak się nie stanie, to ona się go wyrzeknie. Wtedy Andrzej wrócił do seminarium. Wewnętrzne rozterki oraz niechęć do innych studentów próbował zagłuszyć ciężką pracą fizyczną na stolarni. Walka z samym sobą musiała być dla niego niezwykle trudna, bo jeszcze dwa razy wracał do domu, a następnie zmieniał zdanie. Na swoje nieszczęście, nie wiadomo tak naprawdę dlaczego, za każdym razem władze uczelni przyjmowały go z otwartymi ramionami. Ale Andrzej Kopacz był już wtedy innym człowiekiem, zamkniętym w sobie, uciekającym przed towarzystwem innych ludzi. Z czasem wszyscy przyzwyczaili się do niego. Traktowali go jak nieszkodliwego dziwaka, do którego odzywali się tylko wtedy, gdy chcieli, aby naprawił im drzwi, krzesło lub stół. Seminarium ukończył z wyróżnieniem. Po święceniach kapłańskich został wikarym w Przemyślu. Nie zmienił się jednak jako człowiek. Nie zmieniło się również nastawienie ludzi, z którymi przebywał. Tamtejszy proboszcz okazał się być prawdziwym tyranem. Krytykował go za nieumiejętność głoszenia przekonujących kazań oraz jąkanie się podczas odprawiania mszy. Nieustannie wyśmiewał się z niego, nawet w obecności wiernych. Gdy Kopacz wysłał do kurii skargę na zachowanie proboszcza, to on, jako skarżący, został ukarany przeniesieniem na inną parafię. Nawet miejsce okazało się jeszcze gorsze niż poprzednie. Później była kolejna parafia. I jeszcze następna. Prawdziwe powody tych częstych przenosin nie są do dziś znane, ale w pewnym momencie w umyśle młodego księdza coś pękło. Zaczął on podejrzewać swoich kolejnych proboszczów o chęć odebrania mu życia. Pisał on do władz kościelnych, że inni księża próbują go zabić, dosypując mu do jedzenia truciznę, a jednocześnie nie pozwalają mu na dążenie do prawdziwej świętości. Odpowiedź, jaką otrzymał, była daleka od tej, której się spodziewał. Księdza Kopacza uznano za osobę chorą psychicznie, u której zaczęła się rozwijać mania prześladowcza. Obawiający się o własne życie ksiądz został skierowany na przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym. Tam jego fobie tylko się pogorszyły. O próby otrucia go zaczął podejrzewać swoich lekarzy.
Nie wiedząc, co tak naprawdę zrobić z kłopotliwym wikarym, uznano, że najrozsądniej będzie przenieść go do jakiegoś klasztoru. Wierzono, że najlepszym lekarstwem na jego chorobę będą spokój, samotność oraz ascetyczny tryb życia. A gdy już znajdzie ukojenie swoich nerwów, pewnego dnia, już całkiem zdrowy, powróci do społeczeństwa. Tak w październiku 24 roku trafił do klasztoru ojców karmelitów we Lwowie. Początkowo wszystko wskazywało na to, że stan zdrowia księdza Kopacza zaczął się poprawiać. Swoim braciom zakonnym służył pomocą w naprawianiu różnego rodzaju drewnianych sprzętów, czym dorobił się nawet opinii najlepszego stolarza wśród zakonników i najlepszego zakonnika wśród stolarzy. Jednak po pewnym czasie dawne demony wróciły do niego i, jak się to miało wkrótce okazać, ze zdwojoną siłą. Przesłuchujący go inspektor Łukomski i komisarz Batorski nie mieli łatwego zadania. Podejrzany o dokonanie zbrodni na księdzu i decu, mówił bardzo chaotycznie. Ciągle przeskakiwał z tematu na temat. W opisie przebiegu zabójstwa nieustannie wplątywał wspomnienia z własnego dzieciństwa i młodości. Choć do tej pory praca tych detektywów polegała głównie na tym, aby znaleźć winnego, tym razem stanęli przed zupełnie innym zadaniem. Winnego przecież już mieli, ale wciąż usiłowali się dowiedzieć, dlaczego to zrobił. Tymczasem lwowskie gazety jak zwykle prześcigały się w relacjonowaniu najdrobniejszych szczegółów śledztwa. To, czego dziennikarze nie mogli się dowiedzieć z pierwszej ręki, próbowali wymyślać samemu. Zaowocowało to wieloma sprzecznymi informacjami dotyczącymi zarówno przebiegu samego zabójstwa, jak i historii życia księdza Kopacza. Prasa dużo uwagi poświęcała również opisom wyglądu mordercy, który zdaniem reporterów nie pozostawiał wątpliwości, że policjanci mieli do czynienia z prawdziwym szaleńcem. Jest on mężczyzną szczupłym, średniego wzrostu i słabej budowy, z zapadniętą klatką piersiową. Twarz jego wybitnie zdradza cechy degeneracji. Łysawa czaszka porośnięta rzadkimi, siwymi włosami, od kilku dni nieogolona. Cerę ma krwisto-czerwoną, a swoje oczy nieustannie zakrywa dłonią. Jego mętny wzrok biega nerwowo po pokoju przesłuchań. Przesłuchanie księdza Andrzeja Kopacza trwało łącznie ponad 18 godzin. Choć obie strony tej konfrontacji były już potwornie zmęczone, śledczym udało się ustalić najbardziej prawdopodobny przebieg całego zabójstwa. Prawdopodobny, bo sam podejrzany często twierdził, że niektórych istotnych szczegółów nie pamięta. Czasami podawał też kilka wersji tego samego zdarzenia. A mimo to, łącząc ze sobą te kolejne, rozerwane skrawki wspomnień, policjanci stworzyli dość szczegółowy obraz ostatnich chwil księdza Ideca, honorowego gościa klasztoru, który swoją wizytę u lwowskich karmelitów przypłacił własnym życiem. Pierwszy wniosek śledczych był oczywisty. Tragedii można było uniknąć, gdyby tylko ktoś w porę zauważył niepokojące sygnały. A te ksiądz Kopacz wysyłał od dłuższego czasu. Jak sam zeznał, 2 miesiące wcześniej zauważył, że popadł w apatię i poczucie skrajnej beznadziejności. Przeczuwając, że jego dni są już policzone, zaczął szukać winnych, którzy doprowadzili go do takiego stanu psychicznego. Wtedy utwierdził się w przekonaniu, że zanim umrze, musi dokonać zemsty na swoich oprawcach. Nie wiedział tylko, kto powinien się stać obiektem jego zemsty. W czwartkowy ranek 17 września w klasztorze pojawił się znamienity gość. Dziekan i kapelan Wojska Polskiego. Ksiądz Jan Idec zamierzał spędzić u karmelitów 4 dni. Tuż po obiedzie gość zaczął odwiedzać cele zakonników. Z każdym chciał się osobiście przywitać i porozmawiać. Gdy zawitał do celi numer 17, początkowa pogawędka z księdzem Kopaczem przebiegała w miłej atmosferze.
Jednak, gdy już wychodził z jego celi, usłyszał od swojego rozmówcy skargę na temat pogarszającego się stanu zdrowia zakonnika. Najbardziej dokuczliwe miało być silne mrowienie w nogach. Słynący ze swojego dość czarnego poczucia humoru ksiądz Idec skomentował te uwagi w charakterystyczny dla siebie sposób. Odpowiedział, że niewątpliwie są to objawy przedśmiertne i gdy tylko mrowienie dojdzie do serca, wtedy po księdza Kopacza przyjdzie sam Chrystus, aby zabrać go do Królestwa Niebieskiego. A że jego zdaniem może to nastąpić w każdej chwili, lepiej, żeby chory ksiądz natychmiast się ogolił, bo nie wypada iść na spotkanie z Bogiem, będąc zarośniętym jak dzik. Ksiądz Idec opuścił celę numer 17 w doskonałym nastroju, najwyraźniej mocno rozbawiony swoim żartem. Jednak Kopacz się nie śmiał. Przecież sam przeczuwał, że niedługo umrze. Dowcip kapelana potraktował więc jako jawną drwinę z jego kiepskiego stanu zdrowia i niewątpliwie zbliżającej się śmierci. Wtedy poczuł, że coś w nim pękło, że już miał dość tych wszystkich obelg i drwin. Nie zamierzał być dłużej obiektem żartów ze strony osób, które zamiast mu pomóc, tylko pogarszały jego stan psychiczny. To właśnie wtedy postanowił, że ofiarą jego zemsty stanie się ksiądz Idec. Cały piątek morderca spędził normalnie. W sobotę rano przeor klasztoru pojechał z księdzem Idecem na odpust do pobliskiego Obroszyna, skąd mieli wrócić wieczorem. Podczas ich nieobecności ksiądz Kopacz postanowił, że swojej zemsty dokona najbliższej nocy, zanim jego ofiara zdąży wyjechać ze Lwowa, co planował uczynić w niedzielę rano. W sobotę, tuż po godzinie 15, ksiądz Kopacz opuścił klasztor i udał się na zakupy. Wrócił po godzinie z butelką wódki i czekoladą. Do 18 modlił się w swoim pokoju. Później poszedł do warsztatu stolarskiego. Tym razem nie miał jednak zamiaru naprawiać kolejnego stołka czy krzesła. Zamiast tego wziął swoją ulubioną siekierę, obwiązał ją sznurkiem i powiesił na szyi pod swoim habitem. Tak zaopatrzony podszedł do kaplicy na wieczorną mszę. Po jej skończeniu wyspowiadał się. Następnie wrócił do swojej celi. Wypił 1/3 zawartości butelki wódki i zjadł kawałek czekolady. Spojrzał na zegar, który wskazywał 20. Potem wyszedł, a swoje kroki skierował do pokoju gościnnego, czyli do klasztornej celi numer 6. Kiedy wszedł do pokoju gościnnego, zobaczył, że jest on zupełnie pusty. Tak jak się spodziewał, bo wiedział, że kapelan wciąż jeszcze nie wrócił z odpustu. Będąc w środku, najpierw zamknął za sobą drzwi. Później wykręcił żarówkę, aby nie można było zapalić światła. Czekając na swoją ofiarę, położył się na łóżku i nieoczekiwanie zasnął. Dochodziła 23, gdy ze snu wyrwał go odgłos zbliżających się kroków, które stawały się coraz głośniejsze. Ktoś ewidentnie zmierzał w stronę celi, w której on tak cierpliwie czekał. Nagle księdza Kopacza ogarnęły wątpliwości. Czy postępuje słusznie? Czy dokonując zemsty, nie zamknie on przypadkiem przed sobą drogi do nieba? Czy można tak po prostu zabić innego człowieka, nawet jeśli wyrządził mu wielką krzywdę? W jednej chwili wiele podobnych myśli przeleciało mu przez głowę. Wtedy postanowił, że jednak nie chce się za nic mścić, że rezygnuje z zemsty. Zerwał się z łóżka. Postanowił się wycofać i uciec, zanim jego cel pojawi się w swoim pokoju. Nie zdążył. Nagle klamka się poruszyła, a chwilę później otworzyły się skrzypiące drzwi. Do środka wszedł ksiądz Idec. Kopacz, jakby całkowicie zapominając o swoich wątpliwościach, jednym dużym susem doskoczył do kapelana. W ułamku sekundy wydobył spod habitu swoją siekierę i zadał cios na oślep. Ksiądz Idec nie zdążył nawet krzyknąć. Instynktownie zakrył głowę rękami i cicho jęknął. W tym samym momencie dwa jego palce upadły na podłogę po drugiej stronie pomieszczenia. Wtedy padł drugi cios, po którym kapelan upadł. Kopacz uderzył jeszcze raz,
po czym uciekł. Biegnąc przez pusty klasztorny korytarz, pomyślał, że ten sam los powinien spotkać przeora. Przecież to właśnie on zaprosił do Lwowa księdza Ideca. Zabójca, wciąż trzymając w ręku zakrwawioną siekierę, usiadł przed pokojem swojego zakonnego przełożonego. Przez chwilę nasłuchiwał, czy za drzwi dobiegają jakieś odgłosy. Zupełną ciszę odebrał jako znak, że przeor już śpi. Wtedy wszedł do środka. Z głębokiego snu przeora wyrwał szmer i ciche kroki. Wspomnieniem tamtej chwili podzielił się on później z dziennikarzem Gazety Porannej. Wytężyłem wzrok i ujrzałem przy ścianie ludzką sylwetkę. Zapytałem wtedy, kto tam, i zapaliłem lampkę elektryczną stojącą na nocnej szafce. Wciąż pogrążony w półśnie zobaczyłem zakonnika ubranego w habit. Stał nieruchomo z opuszczoną głową i kaszkietem nasuniętym głęboko na oczy. Choć twarzy nie rozpoznałem, widziałem, że w ręku trzymał siekierę. Krzyknąłem wtedy: ratunku, złodzieje! W ogóle nie myśląc o tym, że grube klasztorne mury i tak zagłuszą mój krzyk. Spłoszony kopacz uciekł, zamykając za sobą drzwi pokoju swojej niedoszłej drugiej ofiary. Chwilę później przeor, wybudzony już całkowicie ze swojego snu, wyszedł na klasztorny korytarz. Nie zobaczył jednak nic podejrzanego. Wokół panowała całkowita cisza i spokój. Wtedy pomyślał, że ten człowiek z siekierą jedynie mu się przyśnił. I choć koszmar ten wydawał się być przerażająco realny, był jednak tylko złym snem. Przecież to niemożliwe, żeby któryś z zakonników biegał nocą po klasztorze z siekierą w ręku. Myśląc w taki sposób, przeor wrócił do łóżka i zanim zasnął, pomodlił się o to, aby drugi raz nic podobnego mu się nie przyśniło. Tymczasem przerażony swoim czynem kopacz wrócił do siebie. Umył zakrwawione ręce w przygotowanym wcześniej wiadrze z wodą. Przez wybitą szybkę okna wyrzucił siekierę na dziedziniec. Niechcący zostawił ślad dłoni na ścianie. Próbował go wytrzeć. Nie dał rady, więc zrezygnował. Pomyślał, że to bezcelowe, bo i tak rano wszyscy dowiedzą się, co zrobił. Leżąc w łóżku, zastanawiał się, co teraz powinien robić. Popełnić samobójstwo? A może oddać się w ręce policji? Czy w więzieniu odnajdzie spokój, którego nie zaznał w klasztornych murach? Zanim podjął decyzję, zasnął. Gdy 2 godziny później się obudził, wydawało mu się, że nic złego się nie stało, że nocna zbrodnia była jedynie wytworem jego wyobraźni. Wtedy dostrzegł na sobie ślady krwi i zrozumiał, że wszystko wydarzyło się naprawdę. Przecież wyobraźnia nie krwawi, choćby nie wiem, jak bardzo była bujna. Kiedy zaczęło świtać, ksiądz kopacz zdjął habit i przebrał się w cywilne ubranie. Następnie wyszedł najpierw ze swojej celi, a później z klasztoru. Swoje kroki skierował na prawo, prosto w ulicę Kurkową, na której mieścił się komisariat policji. Do przejścia miał dosłownie kilkadziesiąt kroków. Usiadł na chodniku. Chciał dać sobie chwilę na kilka wdechów świeżego, wrześniowego powietrza. Kilka ostatnich wdechów na wolności. Po zakończeniu przesłuchania ksiądz kopacz poprosił o spowiednika. Później został przewieziony do więzienia sądowego, gdzie poddano go badaniom psychiatrycznym. Diagnoza nie pozostawiała złudzeń. Badania wykazały, że mieliśmy do czynienia z osobą psychicznie chorą. Przemawiał za tym brak dostatecznych motywów do popełnienia zbrodni w środowisku spokojnym, monotonnym, służącym bardziej do wyciszenia niż aktów agresji. Sam charakter mordu był pełen silnego afektu. Badany jest osobą psychopatologiczną o tendencji do urojeń, niezdolną do przystosowania się do życia w społeczeństwie. Cechuje go brak umysłu krytycznego, mania prześladowcza oraz myśli skoncentrowane niemal wyłącznie na poczuciu doznanej krzywdy. Nie ulegało wątpliwości, że z powodu choroby psychicznej sprawca zabójstwa nie trafi przed sąd.
Zamiast w więzieniu, Andrzej Kopacz został zamknięty w słynnym lwowskim szpitalu psychiatrycznym w Kulparkowie. Spędził w nim niecałe 2 lata, a jego stan psychiczny już nigdy się nie poprawił. Jego koniec okazał się równie makabryczny jak zbrodnia, którą popełnił. W czwartek wieczorem, 2 czerwca 1927 roku, wykorzystując nieuwagę pielęgniarzy, Kopacz uciekł ze szpitalnego oddziału przeznaczonego dla niebezpiecznych morderców. Przez kilka godzin błąkał się bez celu po okolicy. Później rozebrał się do bielizny. Swoje ubranie złożył w kostkę i ukrył w zaroślach, razem z zegarkiem i listem pożegnalnym. Następnie rzucił się pod przejeżdżający pociąg. Jego rozczłonkowane ciało zostało znalezione o świcie. Rzeczy osobiste zmarłego zbrodniarza przekazano lwowskiej prokuraturze. Treść ostatniego listu, na którego kopercie samobójca napisał słowo testament, nigdy nie została przekazana opinii publicznej. Na koniec przypomnę jeszcze, że w serwisie TVP VOD czekają już na Was pierwsze odcinki serialu Erynie. Zachęcam, aby poznać Edwarda Popielskiego i jego przygody. Odcinek powstał na podstawie artykułów prasowych opublikowanych w Gazecie Porannej oraz łódzkim Echu Wieczornym. Wykorzystano również informacje zawarte w elektronicznym wydaniu książki Marka Gadomskiego zatytułowanej Jak zabijać, to tylko we Lwowie z roku 2020, wydanej przez portal histmag.org.